Hej cześć wszystkim, to ja Tetrarm i dzisiaj nagrywam drugi odcinek z Minecraft Survival. Dzisiaj zbudujemy magazyn. No i tylko tyle, bo nie napisaliście nic w komentarzach. Niestety. Ja go podgłośnię sobie. Dobra, dajmy na 20. Teraz jest okej. No dobra, zebrałem sobie troszkę drewna, więc możemy już tak naprawdę zaczynać. No i będziemy go budować, zrobimy dach. No ale najpierw ściany. O, i już lagi. Zapowiadało się tak pięknie. No cóż, w życiu nic nie jest idealne. Minecraft też. Dla mnie w Minecrafcie brakuje różnych pociągów, przewodów elektrycznych, nie wiem, takich tam. No wiecie, Minecraft byłby wtedy super, jakby były, kurde, pociągi bez modów. Bo mody się dość trudno instalują. No, no to znaczy dla niektórych, ja tam nie umiem. W sumie teraz tak mi się wydaje, że te lagi nie są aż takie mocne. A jednak. Dobra, to poczekam sobie, aż lag minie. Ej, wchodzę do ustawień. To często się resetuje. O, no jest 8 FPS, 30, 10. 21, no dobra, czyli teraz leci 30 FPS mniej więcej. Czyli good. No dobra, no to dzisiaj zbudujemy ten magazyn. A potem będziemy budować to, co napiszecie w komentarzach. Mam nadzieję, że będziemy robić też live'y z tej serii. Ale to najwcześniej. O, mam taki pomysł. Ja mam urodziny w kwietniu. Może na urodziny zrobimy pierwszego live'a. Co wy na to? Dajcie o tym znać w komentarzach. Bo ja myślę, że to jest już dobry termin na takiego pierwszego live'a. Żeby moje urodziny w kwietniu zrobić live'a. Co wy na to? Napiszcie o tym w komentarzu. Dobra, ajajajaj, jakie laki. Dobra, mam trochę stone'a? Nie. Dobra, no to łopata, gdzie jest moja łopata? To kopiemy tutaj wszystko. O. Kopiemy wszystko do tego poziomu. I tak o te dwa. I właśnie w poprzednim filmie z Tower Wars na Hypixel napisałem w opisie, że mam dla was taki cel, że jeśli wpijecie 25 subów do końca marca, to wiecie co? To napiszcie w komentarzu co wtedy i będzie co najmniej 5 filmów z Minecrafta w każdy weekend. Co najmniej 5. No więc mam nadzieję, że wam się uda, ale jak nie, no to nie uda się, no nie musi się udać, ale jak się uda, to będę pod wrażeniem. Jejku, go fachowałem tu kiedyś, andezyt? Czy nie? Ja tu jeszcze nigdy nie chowałem andezytu? To gdzie ja chowałem andezyt? No nie wiem, nieważne, andezyt i tak mi nie jest potrzebny. No dobra, no to dokończymy jeszcze tam. Zrobimy... Ojej, źle. Robimy tutaj ścianę. A
Ajajaj, jakie lagi. Ała. Aż oczy mnie bolą od tych lagów. Ojej. To znaczy, wiecie, no w tym magazynie zrobię jeszcze tą ścianę. Ale to później, bo na razie mi się nie chce. Zaraz. Chwila. No tak, później załatwimy tą ścianę. Na razie chcę załatwić sam magazyn, sam dach. Takie tam. No dobra, stworzyliśmy już regały. Teraz trzeba się zaopatrzyć w półpłytki. Będziemy robić dach. Dobra, wchodzę do mojego głównego pomieszczenia. Gdzie mam stół do kraftowania? Tu. Dobra, no to kraftujemy półbloki. Myślę, że nawet tyle. A zresztą jakby skraftujemy za dużo, to zawsze możemy... co by tu wyrzucić? O, już wiem, co wyrzucimy. To zawsze z półbloków można zrobić zwyczajną deskę. Po prostu stawiacie dwa na sobie. No i macie deskę. Także jakbyście kiedyś skraftowali za dużo półbloków, to nie bawcie się w jakieś mody Uncrafting Table, tylko po prostu tego użyjcie. Aczkolwiek gdy zniszczycie taką deskę, to i tak wylecą wam dwa półbloki. Ajajaj. Ale kurczę, będę musiał zrąbać drewno. No bo przecież nie zrobię z półbloków skrzynek. No wiecie. Dlaczego? No ale mam tu blisko las. We wszystkie strony mam las. Bardzo lubię ten biom równinny. Bo na nim jest dużo miejsca, płaski teren, dużo drzew, dużo zwierzątek. Jest po prostu idealny pod zaczęcie swojej przygody na survivalu. Tylko gdyby się tak nie lagowało. To tak już jest w snapshotach. Trzeba mieć dobry procesor. Czy tam dobry RAM, żeby tak się nie robiło, no ale ja nie mam jakiegoś super dobrego RAMu. Ja mam tylko 8 giga chyba. Tak, ja mam chyba tylko 8 giga. Chociaż chyba to w sumie jest go dużo, ale żeby tak się nie lagowało, to naprawdę trzeba mieć dużo RAMu. Myślę, że tak z 20. Pewnie nawet 24. O, dobra, jest. Jest już bez lagów. Ale zastanawiam się nawet, czy nie za mało będzie tych półbloków. A, to gdzie to jest? No, no bo wiecie, naprawdę się nad tym zastanawiam, czy nie za mało nawet tych półbloków. Oczywiście potem będzie trzeba się zaopatrzyć jeszcze w pochodnie. Kurde, takie. Ale węgiel chyba mam. No mamy tam z 20. To w trzecim odcinku będziemy kopać. No i dokończymy magazyn, jeżeli go jeszcze w tym odcinku nie zrobię. Czyli w trzecim odcinku będziemy kopać i kończyć magazyn. Głównie kopać. No, no i zależy, co napiszecie w komentarzach. Jejku, te lagi, naprawdę. No widzicie, te lagi są straszne. Jak one znikają, to czuję się wolniej. No wiecie, takie uczucie, jak wychodzicie z więzienia. A nie, gdy wchodzicie w pajęczyny w Minecraft. No wiecie, no bo to słowo ma dwa znaczenia. Tak jak na przykład zamek. Dobra, nieważne. Nie będę tu tłumaczył takich podstawowych rzeczy. Przypomnę wam jeszcze o tym celu. O tym celu, no wiecie, z subskrypcjami, 25 subskrypcji do końca marca, to będziecie mieli 5 filmów każdy weekend z Minecrafta, co najmniej. Co najmniej. Zwykle będzie nawet 6.
O, urosły jagódki i drzewka, to fajnie. Tutaj zrobię dach troszkę wyżej, na poziomie 3, a nie 2,5, no bo tam jest też podłoga wyższa. Nie będę szedł spać, tylko będę walczył z mobami. Pozwolicie. A, kości akurat mam dużo do mączki kostnej. Bo ja z mączki kostnej, to znaczy z kości robię tylko mączkę kostną. Nic innego. Dobra, są już te moby? Został mi tylko jeszcze tylko stack. I mi chyba nie wystarczy tyle. A ja muszę jeszcze się zająć pochodniami. Nawet nie wiem, gdzie ja mam to wszystko pochowane. I zrobię skrzynię na patyki, wiecie? Ojejku, jakie lagi. No widzicie, już tylko stack mi został. Wiecie, dach robię po to, żeby mi pająki nie wchodziły, żadne szkielety, żadne ten. Weather cycle sobie wyłączyłem, bo ten deszcz naprawdę ma taki, nie wiem jaki dźwięk. Poza tym boję się, że piorun mi podpali magazyn i po chwili nic z niego nie będzie, no bo on jest cały drewniany, no wiadomo. Chociaż piorun, no to zwykle strzela wyższe rzeczy, no, tak jak jest w realu, więc prędzej by strzelił w te drzewa niż w mój magazyn. Ale w sumie mój magazyn jest większy. Nie wiem. Nie martwię się tym, bo i tak mam weather cycle mouth. I wiem, że to gadanie wam może przeszkadzać, ale ja tak będę w każdym odcinku. Bo bez gadania będziecie mi dawać łapki w dół, bo odcinek jest nudny. Takie tam, chociaż i tak mówicie, że robię super filmiki. Bardzo wam dziękuję, że tak mówicie. Bo to naprawdę jest przyjemne słyszeć od swoich widzów. Kiedy wam mówi... kiedy widzowie ci, tobie jako youtuber mówią, że tworzysz super filmy. To naprawdę jest bardzo przyjemne uczucie. I wtedy masz chęć robić jeszcze lepsze. No dobra, ile tego zrobiliśmy? Ile drewna pokryliśmy? Dobra, inaczej, ile magazynu jest pokryty dachem? Mocne 2/3. Tak, mocne 2/3. Dobra, no to jeżeli nie ma potworów, a na pewno już jakieś są, to zaraz idziemy rąbać drewno. Idziemy tam. Wykopię sobie troszkę dirta, żeby spłaszczyć tutaj ziemię. A przecież ja mam dirta w skrzynie, to po co? Panie. Wezmę sobie 63. No nie, dobra, wezmę sobie 30. No wiecie, na takie podsadzanie, żeby podsadzić się do góry drzewa, albo coś w tym stylu. Jest! Trafiłem. Jeszcze drugi celny strzał. O, no nie ruszaj się tak. O! Jest. Trafiony, zatopiony. Za nisko. Też za nisko? Też za nisko? O, trafiony. Trafiony. Zatopiony. O, kura. O. O, pieczony kurczaczek.
Może się przydać. Jajko raczej mi się nie przyda. Dobra, widzimy tam jakieś mopy? Dobra, przyjrzę się troszkę. No także teraz będziemy rąbać drewno. A potem... no będziemy budować magazyn. No bo wiecie, to mieliśmy dzisiaj robić. Ale ja muszę za 10 minut niestety kończyć nagrywać. Także ja już idę kopać drewno. Wiem, ja mam łódkę. Ale nie chcę mi się jej wyjmować. Porąbiemy drewno. No i zbierzemy sobie jeszcze boróweczki. Tylko żeby to się tak nie lagowało. Dobra, ile jest boróweczek z 12? 17, tak sobie. Dobrym łucznikiem jestem. To zrobimy teraz 16. No dobra, trudno. No jejku, ty jeszcze tam szkielet i tam i siam i pam i wam i tam i bam i bum i tum i bum. I wszędzie. Dlaczego to się musi aż tak lagować? Ile? 3 FPS. 2 FPS. 1 FPS. Bajączek. Zombie, zombie. Z każdej strony. A gdzie pająk? Tam pająk? Jak on tam się dostał? A, bo nie zrobiłem jeszcze całego dachu. Nie chcę rotten flesza. Ajajajajaj! Gdzie jest szkieleton? Nie chcę sobie spalić plonów. Ojej! Ajajajajajaj! Ja jak się wkurzę, bo nie mogę w nikogo strzelić, to ja potrafię takie coś robić. A nie, nic sobie zostawię, nic sobie zostawię, ale oka pająka nie potrzebuję. Ojej, jak ciemno. Dobra, to skraftuję sobie pół bloki. Idealnie wyszło. Ile mamy pół bloków? Prawie 2,5 staka. Powinno wystarczyć. Ojej, no na pewno wystarczy. Mogłem sobie tylko stak skraftować. Dobra, skończę robić dach. No i niestety już muszę skończyć odcinek. Ale w następnym odcinku spokojnie zrobimy drewno, zrobimy skrzynię, oznaczymy je, no i będziemy kopać jakiś węgiel, zrobimy pochodnie, będziemy kopać węgiel, żelazo, złoto, diamenty, redstone, różne rzeczy. Poza tym mam kopalnię niedaleko. Także następny, trzeci odcinek to będzie kończenie magazynu i kopanie, tak? No i oczywiście możecie dawać pomysły na kolejne rzeczy w Minecraft Survival w komentarzach, albo jak będzie live, no to na czacie. Ja bardzo chętnie będę czytał, dawał łapki w górę wam, serduszkował i takie tam. Jejku, nawet jednego staka nie zużyłem.
jeszcze XP było. Dobra, zbiorę jeszcze sobie na szybko trzcinę. Dobra, jednak wyłączę tą płytę. Kurde, nie mam miejsca w ekwipunku. A, no nie, no muszę teraz wyjmować motykę. Której oczywiście nie mam. Ej, tu też jej nie mam? Jak to możliwe? Dobra, dam te nasiona tutaj. O, jest nić. Ile ich mam? 27. Dobra, staniemy sobie. Gdzie? Gdzie? Gdzie tyle szkieletów? Nie mówcie, że w środku. No nie mówcie nawet. To nie jest możliwe, żeby one były w środku. To znaczy jest możliwe, no ale... Dobra, biorę cały węgiel i robię sobie... Tyle pochodni, ile się da. Wiem cały? Tak. Dobra, to robię tyle pochodni, ile się da. Bo ja muszę tam oświetlić, żeby w ogóle mi się tam moby nie respiły. To tutaj pochodnia. Tutaj, 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 tutaj. O, widzicie? Jednak był. Nie, dobra, walczę z nim tak. A widzicie? Jednak się tu respiły, bo nie ma światła. No widzicie? No. Zapomniałem oświetlić i mi się zrespiły szkielety. Chyba jeszcze jest jeden. O! Dwudziesty level XP. Fajnie. Dobra, to na głównej alejce dajemy z obydwu stron. A zresztą damy na każdym murku wszędzie, co nam szkodzi. Dobra, to już postawię pochodnie i już kończę, naprawdę. Ej, nawet creeper mi się chyba tu zrodził. Jaka historia. A nie spodziewałbym się, żeby mi się też tu creeper zrodził. Bardziej bym się spodziewał tutaj zombiaka. Dobra, mam nadzieję, że takie oświetlenie wystarczy. No, jest ładnie. Jeszcze tutaj oczywiście oświetlę, ale to później. Dobra, dobrze, pożegnam się z wami w nowym magazynie. O tak. Albo nie. Dobra, o tak. Do przodu. O. Dobra. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, by nie przegapić żadnego mojego filmu. No i cześć.